każdy o tym dobrze wie, że samemu w życiu źle. Kochać chcę i kochanym być, bo żyje się raz. Miłość to jest dziwny stan, że choć rani, leczy zaś. I bez niej żal każdego dnia, bo żyje się raz. Żyje się raz, spróbuj więc sam, jak najlepiej wykorzystać swój czas. A więc kochaj, ile się da, bo żyje się raz. Wiesz, gdy nie kochasz, jest ci źle. To jest prawda stara jak świat, bo żyje się raz. Masz już sobie kogoś, kto będzie z tobą dzień i w noc. Wtedy ktoś odmieni twój los, bo żyje się raz. Żyje się raz, spróbuj więc sam, jak najlepiej wykorzystać swój czas. A więc kochaj, ile się da, bo żyje się raz. Witamy wszystkich hodowców w kolejnym materiale na kanale Gołąb w sieci. Dziś odwiedzamy nową hodowlę, w której jeszcze nie mieliśmy okazji gościć. A mianowicie jesteśmy u kolegi Patryk Fraj z oddziału Nysa. Witamy wszystkich hodowców. Witam wszystkie hodowcze i hodowców. Ja na wstępie zaznaczę, bo zazwyczaj hodowcy mówią, że no nie ma nowych młodych hodowców, nikt nie dochodzi. No to mamy tutaj dwukrotnego mistrza oddziału Nysa z rocznika 95. Tak jest, zgadza się. Także można powiedzieć, że hodowca młody wiekowo, natomiast opowiadaj, jak to jest z twoim stażem hodowlanym, jak to się zaczęło, skąd w ogóle pomysł na hodowlę gołębi? Pomysł na hodowlę to w domu zawsze były gołębie, ogólnie dziadek lotował. No i tak jakoś wyszło, że od najmłodszych lat tam jeździłem z dziadkiem. Wiadomo, no najpierw jak tak jest taki, no to co, będziesz liczył gołębie, bo co możesz innego robić? No i tak się to zaczęło, no ale jeździłem, nie odpuściłem ani jednego wkładania, loty, to wiadomo, było święto. To było najważniejsze u mnie od małego już. No i w 2007 roku później już dziadek mnie zapisał do oddziału. No i od tego momentu jestem członkiem PZHGP. No, w 2010 później dziadek zmarł i od 2011 sam lotuje gołębiami. To można powiedzieć, że w związku już jesteś 17 lat. No dokładnie. Sporo więcej jak połowa życia. Dokładnie, dokładnie. No, ale przy gołębiach jeszcze więcej. Jeszcze więcej. Jeszcze więcej. Już pamiętam, jak w 2004 roku na przykład już dziadek mi pozwalał łapać gołębia, jak przychodzę z lotu i gumki do tego zegara, tam benzinga jeszcze dawać i odbijać, nie? To już w 2004 to już pamiętam, że mogłem już łapać gołębie, nie? Ale masz jeszcze właśnie jakieś takie historie, jak sobie myślisz o tych początkach, które przychodzą ci od razu do głowy? No pamiętam, no jeszcze te gumki, kurczę, jak gołąb na szpicy tam siedział, kurczę, nie chciał wejść, no wiadomo jak to było, 2-3 razy weszedł, później już nie chciał, no to później, kurczę, przyszedł szybko, no to co, nie chce nic, ani ruszyć się, ani nic, no to gruszkami go ciepali, żeby skórę coś ten. Bo konkurs jest krótki. Konkurs jest krótki. No jeszcze wtedy nie był taki krótki, jeszcze jednak dłużej to trwało. No ale takie były czasy. No. Później dopiero w 2008 czy coś takiego tu na dół ten gołębik był przeniesiony, wybudowany. To później trochę inaczej się to było. No. Taurus był zakupiony i to później troszeczkę inaczej się to było. Tak jest. Czyli powiedzmy początki, no jak to się mówi, ktoś musiał pokazać. No oczywiście, na czym oczywiście. To polega. Tak jak większość hodowców tego gołębie gdzieś w twoim życiu było od najmłodszych lat. A kiedy, tak powiedzmy, już sam na poważnie zacząłeś podchodzić do tego tematu, do tematu hodowli, czyli powiedzmy wprowadzałeś gołębie, które na ten moment w hodowli odgrywają największą rolę? Znaczy to było tak, no ja ogólnie gołębie przeważnie sprowadzałem dwójkę z Niemiec. No i to było, jak dziadek zmarł, to później wiadomo, jaki tam rozpód, bo dziadek tam miał rozpód, ale taki był, bo był. No, zacząłem selekcję, zacząłem inne metody wprowadzać, bo tak szybciej to dziadek przy tym chodził, bo ja do szkoły, to wszystko wiadomo, jak tam 12 lat się ma, no to tam nie będziesz chodził przy tym cały czas. Tak jest. No, ale później jak już dziadek zmarł, to musiałem.
No i ogólnie to było najważniejsze, no i tam czego się trzymałem, wiadomo. Czyli taka odpowiedzialność na ciebie trochę spadła do tych gołębi. No ale chciałem sam tego, nie? Chciałeś. To nie było tak, że musiałem, chciałem to, nie? To mi sprawiało radość i ogólnie wolałem iść do tych gołębi na przykład niż gdzieś tam na imprezę jechać. No, na imprezę nie jeździłem, były gołębie, to dla mnie było najważniejsze. Tak, a gdybyś właśnie mógł powiedzieć tak z codziennej pracy przy tych gołębiach, co największą frajdę sprawia? Czy to jest rzeczywiście ta niedziela i ten moment oczekiwania na gołębie? No bo wtedy wiadomo są największe emocje. Ale radość może sprawiać też ten, powiedzmy, ta najmniejsza czynność, czyli czy sprzątanie tego gołębnika, czy obserwacja gołębi. No radość ogólnie sprawia to, że jak idziesz do gołębnika, gołębie są zdrowe, patrzysz, że kury nie są płochliwe, są do człowieka przyzwyczajone, posprzątasz ten gołębnik, kurczę, jesteś między nimi, wyrelaksujesz się, nie tylko coś innego, telewizja czy coś tam, idziesz do gołębnika, człowiek spokojniejszy jest wtedy, no i tak jakoś, kurczę, to było cały czas i nadal jest. I myślę, że to się jeszcze pogłębia. Niektórzy mówią, że to choroba. No, nieraz tak mówimy w pracy. No właśnie, co ciekawe, może wspomnimy o sytuacji, bo pracujesz też z hodowcami. Tak jest, no, 4 na zew w pracy, no ale 3 hodowców, no to jak w pracy się siedzi, no to tam cały rok się wgara o gołębia. To tematów innych nie ma. Innych nie ma. A powiedz mi, jeśli chodzi o, no bo wiadomo, że żeby lotować już na takim poziomie satysfakcjonującym, czyli w oddziale zdobywać te najwyższe nagrody, no jednak trzeba do tego albo dojść metodą prób i błędów, albo ktoś musi nas nakierować, może wtedy jest trochę szybciej. Natomiast jak to u ciebie wyglądało? Czy to była ta metoda prób i błędów? Dużo było. Czy jakiś zalążek tego już miałeś wcześniej? Znaczy tak, kiedyś wyników w ogóle nie było, po prostu później ja zacząłem to bardziej dbać, regularnie wszystko robić. No i z roku na rok było coraz lepiej. Przypomnę tak na przykład jak w 2011, bo w 10 Cydziarek zmarł, w 11 pierwszy lot na starych, już miałem pierwszego gołębia w oddziele. To dopiero taki, była motywacja. No, to była motywacja, no jak nie wiem, no ale tak było, no i się chodziło i z roku na rok coraz to lepiej szło. Wiadomo, później przyszły lata takie trochę słabsze, no ale to się przydarza każdemu, szczególnie młodemu, niedoświadczonemu. I myślę, że jest okej na razie nie mogę narzekać, jest dobrze. Ale lata mówisz słabsze, to wynikały z tego, że właśnie próbowałeś cały czas coś, powiedzmy, zmieniać i tak dalej, czy może, nie wiem, miałeś mniej czasu? Było dobrze, później chciało się jeszcze lepiej, słuchało się dorad, to podaj. I im więcej podawałem, tym było gorzej. Po prostu gołąb tego nie potrzebuje, twierdzę, wiadomo, coś trzeba dać, bo bez tego nie ma, ale nic przesadnie. No właśnie, nawet jak rozmawialiśmy sobie przez telefon, kiedy umawialiśmy się na tą rozmowę, no to wspominałeś, że ja mówię, że jakby dla mnie priorytetem jest to, żeby też przekazać wiedzę hodowcom, czyli porozmawiać o tym, jak ty się tymi gołębiami opiekujesz. Ty wspomniałeś takie słowo, które utkwiło mi w pamięci, bo powiedziałeś, że ja powiem wszystko, ale oni mi i tak w pewne rzeczy nie uwierzą. No bo jak tak gadamy na sekcji, czy gdzieś tam, jak gadam, się pytają, co robisz, jak powiem na przykład, że podaję to albo to, no to patrzą na mnie jak na idiotę, że tak powiem. No, patrzą na mnie i się zastanawiają, kurde, co ty gadasz, przecież tak nie idzie z tym lecieć. No ale powiem, idzie. No to nie trzeba, kurde, patrzeć te produkty, co piszę, kurde, kolorowe opisy czy coś. Po prostu iść, coś zerwać, jakąś pokrzywę można. Jak najbardziej coś zrobić do gołębi, to jest dużo lepsze niż te wszystkie inne preparaty. Czyli dużo naturalnych jakby rzeczy w hodowli? Znaczy naturalnych dużo, no u mnie na przykład 4 dni w tygodniu herbata idzie. A 4 dni, ale w sezonie lotowym? W sezonie lotowym. A. W sezonie lotowym myślę, że to jest najlepsze, co może być dla gołębi. Gołąb tam nie potrzebuje, nie wiadomo ile. Dobra karma przede wszystkim, no bo wiadomo, na pszenicy się nie poleci. No tak, to jest oczywiste. No, to się nie poleci, no. Tak jest, ale teraz jakby kilka pytań takich, które pozwolą nam ułożyć sobie tą rozmowę. Metoda lotowania. Totalne wdowieństwo, nie? Totalne wdowieństwo. No, lotuję, tak mi najbardziej pasuje. Mam mało ilość gołębi, tylko kurę tam 50-60 gołębi przez do lotu. Więcej nie ma miejsca. Gołębnika dostawiać nie będę. No nie ma miejsca. No i jestem zmuszony lotować wszystkim, bo jakby tam 30 kurę lotowało się czy coś, to trochę mała ilość jednak. Tak. Tam jeszcze roczne jeszcze coś, to jest mała ilość, żeby na jakiś wynik, nie? No i teraz pytanie, samce, samice, różnice w sezonie lotowym, jakie zauważasz, jak to u ciebie wygląda? Ogólnie u mnie wygląda to tak, że na przestrzeni ostatnich 2 lat jakichś kolosalnych różnic między samcami a samicami nie ma. Wiadomo, jakaś tam zauważalna jest, bo na przykład się patrzy na listy na koniec lotów, że tam ilość konkursów to przeważają samice,
ale podczas lotu, o szybkość jak chodzi, to nieraz samiec siądzie przed samicą. Kiedyś miałem takie przypadki, że tam 8-10 pierwszych samic siadało i później dopiero samic. Teraz to się wszystko tak bardziej wyrównało. Nie mam z tym problemu. Ale podstawowe też to, aby nie gubić gołębi. Gołęb nie może być przepełniony. Jak się gołębie nie gubią, to siadają wszystko. A jak się później jeden zgubi, partner już nie siada, później partnerka nie siada, ten nie siada, przeparujesz i się wszystko zaczyna, że tak powiem, psuć. I tu jest ważna kwestia, jakby, żeby w ten początek lotów dobrze wejść. To wiadomo, że też nie zależy tylko od hodowcy. No nie. Bo jakby loty same muszą też się ułożyć fajnie. Oczywiście. Nie może to być jakiś lot, powiedzmy, katastrofalny na początku sezonu, który rozbija gołębi. No oczywiście. Przy tej metodzie. No jak tak będzie, to nie. No, ja ogólnie zawsze paruję w zimę gołębie. Z tego względu, że tam na święta Bożego Narodzenia zawsze mam tam 2-3 tygodnie wolnego i jestem w stanie to przypilnować. A jak coś chcesz robić dobrze, to trzeba ogólnie przy tym chodzić. Nie mogę sobie pozwolić, że na przykład będę parował gołębie i pójdę do pracy, bo wiadomo, nic z tego nie będzie. Czy później te obloty jakby kurasz i przed sezonem, to już gołębie mam wtedy rozdzielone i mam czas, kurczę, na przykład przyjdę na fajram, to mam czas, żeby robić oblot do samic, do samców. A na przykład przy gniazdówce, no nie wyobrażam sobie tego, nie? No, mówili mi niejedni, żeby na przykład spróbował gniazdówki czy coś, ale wiem, że czasowo nie podołam i nie zrobię tego, bo po prostu wolę coś, co mi dobrze służy, czyli parowanie w zimę i później tylko od jajek na pierwszy lot idą, czy tam na przykład tydzień przed pierwszym lotem jajka wyrzucam, różnie to jest, jak się sezon ułoży. No i to mi pasuje najlepiej i na razie tego nie będę zmieniał, bo po prostu nie będę brał wolnego z pracy, żeby przy parowaniu, czy później przy oblotach być, nie? Ale to mówimy tutaj o sytuacji takiej, gdzie ty parujesz gołębie w zimę, one wychowują normalnie młode? Wychowują ogólnie... Lotowe. Lotowe gołębie i rozpód paruję zawsze tam w okolicach Świąt Bożego Narodzenia. Mhm. I pierwszy lęk z rozpodu przekładam pod lotniki. Aha. I tylko tam po najlepszych lotnikach wypuszczam się do siebie młode i resztę z rozpłodu. I w ciągu 2 następnych tygodni rozpłód ma następne jajka i to tam mam takie 50 młodych przeważnie, tam się uda wyciągnąć takich zimowych. No i później wiadomo, stare rozparuję, później są obloty robione już osobno, bez młodych, bez niczego. Nie mam problemu przez to, żeby do skrzydła mi dostawały. No z tym nie mam problemu, są później rozlatane gołębie, później sparuję je zawsze. Jajka dam znieść, no ale wiadomo, jak się jajka tam się wyrzuca później czy coś, to nie trzeba patrzeć, że tam siedzi na jajkach, żeby nie zazimły czy coś, no i to... Ale załóżmy, jak jest, chowasz młode po lotnikach, i co, wtedy gołębie pozwalasz im te drugie jajka znieść, czy już je rozdzielasz, jak się zaczynają gonić? Niekiedy tam zniosą, ale ogólnie staram się tak, że jak później są takie trochę większe młode, takie, że zaczynają coś tam dziubać, to jeden idzie do samic do gołębnika, jeden do samic do gołębnika idzie, a drugi u samców. Aha. I czy tam na ziemi wszystko siedzi, to każdy każdego karmi, bo to tam nie ma tak, nie. I to później szybko rozparowuje i mam spokój, bo to wiadomo, no, jak jest młody, mały gołębnik czy coś, to jak tam idziesz, to jest katastrofa, przejdzie, idzie później, nie. Czyli, no. Czyli generalnie obloty dosyć szybko u ciebie się zaczynają? Właśnie, że nie, tam koniec marca. A koniec marca? Koniec marca, tam na spokojnie, później kuracje jakieś czy coś, jeszcze jak potrzeba, jak nie trzeba. No wiadomo, to koniec marca, dopiero obloty, ale to później idzie regularnie, już od pierwszego oblotu nie ma wolnego oblotu u mnie. Od pierwszego są gonione. Wiadomo, nie możesz pierwszy dzień wypuścić i pół godziny gonić, tak nie można, bo to wiadomo, do skrzydła, do wszystkiego. 5 minut i do środka. Od pierwszego dnia są dyscypliny uczone. Nie ma wolnych oblotów, już na przykład pół dnia siedzą tu na trawie, dziubią czy coś. Jaszczą też czujny, też na niego trzeba uważać. No i to tak jest. I teraz ważną kwestię odnośnie oblotów warto zaznaczyć, bo już sobie o tym rozmawialiśmy poza kamerą. W trakcie sezonu lotowego jeden oblot w ciągu dnia. Samce i samice. Tak jest. I to jest tylko oblot popołudniowy. Tylko oblot popołudniowy, tak bardziej już wieczorny, bo to tak jest od godziny 17. Jak jest upał... Z czego to wynika, że jest jeden oblot w trakcie sezonu? To wynika z tego po prostu, że po prostu jak byłem w tym 2011, zacząłem sam lotować, jak się szło do szkoły, to się nie chciało za bardzo rano jeszcze o 5 stawać i obloty robić. A po szkole był czas. No i tak się nauczyłem, przyszły wyniki, to myślę, po co będę zmieniał. Gołębie się dopasowały do tego, no i teraz nie widzę problemu się robić dodatkowej pracy, jak coś zdaje egzamin. Po co to zmieniać i się utrudniać. Tak jest. A załóżmy, trochę nam wieje, mam nadzieję, że będzie nas dobrze słychać. Wieje dzisiaj paskudnie. No. Mówią, że to w Kielcach tak mocno wieje, nie. A to się okazuje, tutaj też nie inaczej. U was tak samo. Tak samo, tak samo.
Ale jeszcze wracając do tych oblotów, no bo załóżmy niektórzy hodowcy odpuszczają na przykład popołudniowy oblot, bo przy tych wysokich temperaturach ja tutaj mówię. I teraz jak to zrobić w przypadku, kiedy robisz jeden oblot dziennie? Rozumiem, że odpuszczania nie ma, nawet jak jest upał. Odpuszczania nie ma, tylko jest godzina oblotu przesunięta na bardziej wieczorną. Aha. Tak, żeby jeszcze zdążyć przed, zanim się zećmi, żeby zdążyć jeszcze z oblotem czy coś. Ale to takich przypadków nie ma dużo, nie? To ile takich upałów, wie, że tam 40, 37 czy coś, nie? No a jak 30, to normalny oblot, gołębie latają. Jak są zdrowe, to te 45 minut, bo u mnie oblot trwa 45 minut, musi trwać, nie? Tak, ale to jest oblot wymuszany, czy...? Znaczy, ogólnie to jest tak, że początek trzeba trenować, trzeba wymuszać, a w czasie sezonu jest to pilnowane, ale żadnej flagi nie mam. Po prostu ja mam gołębie nauczone na to klapy, na to siatkę. Jak widzą gołębie, że to siatkę zdejmuje, to one lądują. No, ale jak widzę na przykład, że jakiś gorszy dzień mają czy coś, że nie chcą latać, nie ma odpuszczania. Nie ma odpuszczania, bo raz, dwa, trzy razy odpuścisz, gołąb się nauczy i później będziesz miał problem. Czyli nie ma dziadostwa. Nie ma dziadostwa, chyba że tam jakiś dolodzie i nie chce latać, no to go szybko wpuszczam do gołębnika, żeby inne gołębie nie bawiły. Nie ściągały na niego, nie. No i to wtedy nie jest wypuszczany, ale tak, muszą latać, nie ma zmiłuj się. Nie ma zmiłuj. Rozumiem. Sportowiec musi trenować. No właśnie, dokładnie. Teraz chciałbym zauważyć taką ważną jedną rzecz, bo na listach ogólnopolskich zaznaczyłeś swoją osobę w zeszłym roku, między innymi. Tak. 27. przodownik Polski kategorii A. Kategorii A, tak więc jest. Moglibyśmy sobie pomyśleć, że no ulubiony twój dystans, skoro wynik jest najlepszy. Natomiast dwa razy z rzędu tytuł mistrza oddziału w gołębiach dorosłych. Tak jest. No też sugeruje nam, że jednak cały sezon obstawiasz, więc stąd moje pytanie po prostu, jakie loty lubisz, nawet tak po prostu obserwować w niedzielę, które największą przyjemność sprawdzają i które najlepiej wychodzą? Znaczy ja ogólnie lubię prawie wszystkie loty, nie liczę maratonu. Aha. To jest dla mnie bolączka. To no, tak ale, jak ja. Ale trzeba się z tym radzić, to nie jest tak, że jak się leci wszystko, maraton odpuścić. Trzeba po prostu go przeboleć, trzeba jakoś dopilnować tego gołębie, przygotować. Ten maraton trzeba oblecieć i mieć go z głowy. I później dalej się lotami bawić. Bo czy 500, czy 300, czy 100, to mi tam jakieś różnicy nie robi. Najgorzej, kurczę, nie wiem czemu, ta 700. Dobrze, że mi w tym roku kolega, no i w tamtym roku już kolega mi trochę pomógł. No to wyszło to dużo lepiej. No ale właśnie gdybyś miał takie wnioski wyciągnąć z tego, to takie ważne rzeczy na maraton, które mogłeś na przykład popełniać błędy, a jakby zwróciłeś na to uwagę. To jest kwestia karmienia, czy... Suplementacja. Suplementacja. Przede wszystkim nic nie dawać. Aha. Maraton to rządzi się swoimi prawami. Tam po prostu gołąb, dobra karma i się poradzi. Te wszystkie suplementacje, wiem, jak kiedyś były z początku loty, dawałem to, było super. Im ciężej, tym gorzej. No i tak, kurczę, wywnioskowałem to, że właśnie ten maraton, jak nic nie dam, może będzie lepiej. No i było lepiej. Było lepiej. Czyli no właśnie, bo te jednak suplementy jakby zależy jakie, ale zazwyczaj na koniec tygodnia no to hodowca w głowie powiedzmy ma tak teoretycznie, że trzeba dać suplementy jakieś energetyczne i tak dalej. Ten gołąb jest pobudzony, on dosyć mocno rozpoczyna ten swój wyścig. Dokładnie. Widocznie dokładnie. Później chyba brakuje sił. Później brakuje sił, nie dolatują, czy tam przeszczelą jak jest wiatrem, nawet i z maratonu mogą przeszczelić. Czy tam bokiem pójdą, to już to gołębie katastrofa. Te gołębie, te lotniki przeważnie tak, że idą do końca. A jak się raz zatrzą, to już po nich. No dlatego trzeba na spokojnie. Te konkursy, może nie robię takich konkursów dobrych jak z innych lotów, ale są konkursy, bronię się tam, innych lotów atakuję, a z maratonu muszę się bronić, ale na razie dwa lata z rzędu jest mistrz oddziału, widocznie się dobrze bronię. Tak jest. A powiedz mi teraz, bo powiedziałeś, że generalnie masz małą hodowlę. Czyli gdybyś mógł tak w skrócie opisać, ile przeznaczasz gołębi do sezonu dorosłych, do sezonu młodych i ile liczy twój rozpływ? To jest tak, hodowla moja bardzo mała. W tym roku zaczynałem z starymi 50 chyba dwie sztuki, jak się nie mylę, do lotu. No po sezonie zostało ich 46. No 6 gołębi tylko zgubiłem, dwa super asy i to z maratonu akurat. Nie będę oszukiwał, bo zgubiłem dwa super asy z maratonu. No i 4 roczne, choć rocznych nie było w tym roku, bo w tamtym roku była trochę bomba na pierwszym locie na młode. No i tak wyszło, jak wyszło, że młodych nie było za dużo. No ale 6 młodych zgubionych przez cały sezon, 14 lotów oblatanych, nie ma źle. Do młodych przeznaczę przeważnie trochę więcej,
około 70 młodych. Wiadomo, coś się zgubi. Loty ostatnie czasy mamy w oddziale bardzo ciężkie. Biorę to też pod uwagę. A wolę wyselekcjonować i po lotach młodych, nie że zostawić to, co zostało, zostawić tylko to, co ja chcę, żeby zostało. No i tam nie ma, zmiłuj się, że jak zostanie za dużo młodych, że później wszystkie zostaną i będzie trzeba gołębik dobudować. Nie, prosto są, selekcja jest, pomału, każdy dzień przychodzę do gołębnika, patrzę, obserwuję, czy tam po pierzeniu później, tak długo, aż będzie stan. A jeśli chodzi o gołębnik rozpłodowy? W rozpłodzie na ten moment mam 17 par. No to są gołębie przede wszystkim z Niemiec, albo tu od kolegi z Polski, nie? No i to tak 17 par. Zobaczymy, może uda się jeszcze pomniejszyć. Jeszcze jest czas, jeszcze do grudnia daleko. Zobaczymy, jak to będzie. Trzeba przemyśleć wszystko na spokojnie, jak się trochę praca uspokoi w polu. No i wtedy zobaczymy. Tak jest. Ostatnie pytanie, bo za chwilę powiemy sobie trochę więcej o wynikach tegorocznych. Bo już na szczeblu okręgu macie wyniki potwierdzone. Tak, są oficjalne. Na szczeblu oddziału też będziesz mógł kilka słów powiedzieć. Ja chciałbym cię zapytać jeszcze właśnie, bo mówisz, że zgubiłeś 6 gołębi. Jak to wygląda w sezonie lotowym? Jak podchodzisz do gołębi rocznych, do gołębi dorosłych? Na te maratony domyślam się, że wszystkich gołębi nie koszujesz, ale załóżmy, jeśli chodzi o 500-ki, 300-ki. Jak to wygląda? To jest tak, ogólnie u mnie roczne 300-ki do wszystkie. 500-ki, co zależy od stanu rocznych, czy się gubią, czy się nie gubią. Tak. Jak się gołębie nie gubią, to idą i na 500-ki wszystkie roczne. To i tak parę lat tego robię, jest dobrze. No w tym roku, wiadomo, było mało rocznych, musiałem oszczędzić trochę te roczne i na 500-ki nie szły. No, ale tylko z tego względu, że ich nie było. Ale zobaczę, w tym roku znów tam je 30 będzie młodych, no to jak się nie będą gubić, to 500-ki obowiązkowo mają zaliczane. No, a jak mam 30 parę później starych, bo to wiadomo, około 30 rocznych, 30 starych, 20 muszę wybrać na maraton, bo mamy dużą serię, 20 gołębi i to 20 idzie na maraton. Wiadomo, sprintery nie pójdą, w tym roku jednego próbowałem, no i nie ma go, no co zrobić. To nie ryzykuje, ten nie pije szampana, jak to mówią. I mówisz, powiedziałeś, sprintery nie idą, bo jak rozmawialiśmy sobie o gołębiach rozpłodowych i w ogóle linii, jakie masz, powiedziałeś, że z jednej linii to są gołębie typowo 300-500 jeszcze 300, jest 500. Fajnie, no, to właśnie, ale już właśnie te maratony jest... To już właśnie, już jak przychodzi ciężka 500-ka pod wiatr, to już trzeba na te gołębie uważać. Mhm. I to no. Są gołębie z których? To są po prostu od kolegi z pracy, mam samiczkę z linii Iwan. Mhm. To jest dalsze pokrewieństwo, już nie jest kurczę, że tam moja córka czy coś, to jest dalsze pokrewieństwo. Ale to z Herbocca tam? Tak? Herbocca z Iwana i samcem zawsze jest od wujka z Niemiec sparowana. Tam Merkat, nazwisko hodowcy chyba. No i akurat sporo wyśmienitych lotników mi wydała, bo i córka 2018 na młode nawet była 14 lotnikiem Polski w kategorii F. No później teraz mam parę starych samców na przykład i samce czy samiczki, wszystko z tego leci. No wszystko, no bardzo dużo, nie, że każdy gołąb co wypuszczę z tego leci, ale lecą te gołębie, bardzo dobrze się spisują, przynajmniej u mnie. U mnie się to spisuje, to jest moja postawa hodowli na krótki dystans, tak powiem, i średni jeszcze, no. Także teraz przejdźmy do kwestii wyników. Gdybyś mógł powiedzieć w tym sezonie na szczeblu oddziału, na szczeblu okręgu, dalej to wszystko dopiero wyjdzie, no bo... Wiadomo, jeszcze nie ma oficjalnie. Jakby weryfikacja jeszcze trwa. Natomiast już możesz powiedzieć w oddziale, w kategorii szybkościowej rozumiem, czyli macie jakie kategorie? Z 50 z całości? My mamy 8 z całości i 30 na 8 seria typowana. I tu rozumiem, że... I tu jest mistrz oddziału, ogólnie w tym roku w 5 czy 6 kategoriach, bo mistrz oddziału, bo to są typowane, później 8 z całości, mistrz, później kategoria C mistrz, kategoria D mistrz, super mistrz oddziału i GMP mistrz oddziału. No to tak, są, dobrze to wyszło. To są z tego roku wyniki, wyszło bardzo dobrze. A jeśli chodzi o okręg właśnie, bo... W okręgu w tym roku na razie wiem, że kategoria B to jestem pierwszy przodownik, w GMP jestem pierwszy przodownik, później w intermistrzostwie jestem chyba 10 przodownik, w tradycyjnym jestem 8 przodownik. Tak jest. No i jeszcze kategoria D też tam było chyba 8 przodownik chyba też. Tak jest. Pytanie moje, myślisz sobie, teraz słyszysz moje pytanie i pierwsze co ci przychodzi do głowy. Najlepsze gołębie sezonu 2023. Najlepsze gołębie. No przede wszystkim moja ciemna perełka. No w 13 konkursów
w tym roku miała na 14 lotów, tam raz zawaliła chyba z maratonu, akurat na drugi dzień przyszła. No ale 9 konkursów w setce w tym roku. To noc już była ciężka. Ciężka była, ale wierzyłem. Wierzyłem i rano dostałem zdjęcie, bo od żony czy od matki, że siedzi. Siedzi na klapie, tutaj siedziała, ujrzyło. No, później super samica, dwuletnia, taka niebieska, 130-25. Do ostatniego lotu prowadziła w oddziele. I na ostatnim locie, to chyba było z wiatrem czy coś, no po prostu nie zrobiła konkursu. Gdyby zrobiła tam obojętnie jaki konkurs, prawdopodobnie by była najlepszym lotnikiem okręgu. Bo cały czas prowadziła i do tego lotu miała 9 konkursów z rzędu w setce. 9 z rzędu, co tydzień. Siadała 2 razy z maratonu, u mnie pierwsza, dwuletnia samica. No i na końcu wyskoczyła na mojego najlepszego lotnika Szali. Moja Szali linia. No też ma 13 konkursów i trzeci lotnik oddziału. Już kiedyś od niej siostra była najlepszym lotnikiem oddziału Prudnik, jeszcze jak w Prudniku lotowałem. No a w tym roku znów siostra, pełna siostra, nie wiadomo, nie z gniazda, bo to już nie ten rok, ale po tych samych gołębiach, mój trzeci lotnik oddziału i mój najlepszy gołąb, jak chodzi o punkty i to wszystko. Tak jest, także ja teraz specjalnie zapytałem o najlepsze gołębie, ponieważ sobie je zaprezentujemy, a jak wspomniałeś o tych, to właśnie od tych zaczniemy. No to już... Idziesz po samicę. Po samiczkę. Także teraz przechodzimy do prezentacji najlepszych gołębi lotowych, które w sezonie 2023 odegrały największą rolę. Zaczynamy od samicy dwuletniej. Trochę o niej powiedziałeś, ale teraz trochę, gdybyś mógł rozwinąć. Tak, jest to samiczka dwuletnia, o numerze 130-25. Brakowa jej jeden konkurs do pełnej puli, że tak powiem. Obojętnie jaki i prawdopodobnie byłaby najlepszym lotnikiem okręgu, bo z naszego oddziału jest najlepszy lotnik okręgu, a ona cały czas była przed nim, tylko na ostatnim locie wiadomo zawaliła. To ma 13 konkursów na 14 wkładań, 9 ostatnich konkursów zrobiła, to było wszystko w setce na oddział. Wszystko w setce na oddział. No wyśmienity gołąb, cały czas kurze u mnie przód. W kategorii H w tym roku tam chyba i wychodzi koeficjent 50 z groszem. To bardzo dobry. No, ale i tak to jeszcze nie, mam jedno lepsze co jest. W H? W H, tak. No, to jest dwuletnia samiczka, była na obydwu maratonach, z obydwu maratonów u mnie była pierwsza. Może właśnie to jest linia na maratony. Ogólnie te gołębie się radziły. To są takie, takie linii gołębiej, bo to jest jeszcze z desmetów coś dalszego. Aha. I z tych gołębi miałem bardzo dużo dobrych lotników, bo na przykład mam w rozpłodzie, a już nie płodzi, z 11 roku samca, który miał 15 na 15. Jego ojciec znów był, od tego 15 na 15, jego ojciec znów był najlepszym samcem w oddziele też. No później tą jedną moją perełkę, co zgubiłem w tym roku na maratonie, to też była z tej linii. Ogólnie to są gołębie allround, że tak powiem. Nie? No i w tym roku akurat się spisała tam. Niektórzy powiedzieli, że jestem głupi, żeby dwuletnią dać na maraton. No ale ja lubię ryzykować. Przez to zgubiłem już dużo gołębi dobrych, ale przez to też są inne dobre, które zrobiły mi wynik, nie? Tak jak powiedziałeś, kto nie ryzykuje, to szampana nie pije. Tak jest, no. Tak a ja lubię niekiedy zaryzykować i w tym roku się opłaciło. Dokładnie, także teraz przejdziemy do prezentacji kolejnej samicy. Tak jest. To jest moja następna super samiczka. Ciemna, 51-34, też w tym roku 13 konkursów, raz zawaliła z drugiego maratonu, no, niestety, ale nie zrobiła go. Również ma 9 konkursów w setce na oddział, w kategorii H w tym roku koeficjent 30 z groszem. O kurczę, to jest ta lepsza. Znaczy punktowo w oddziale wyszła Szali. Nie wiem, ale nie, bo mówiłeś przed chwilą, że masz lepszą w H, czyli no, to jest tak, ona. Tak, dokładnie to jest ta. To jest ta samiczka, ogólnie wywodzi się z bardzo dobrych gołębi, bo jej półsiostra, to jest po tym samym samcu, a matka jest z tej samej linii, obydwie były z tej samej linii. Aha. To była, ta półsiostra była u mnie w jednym sezonie 3 razy pierwsza na oddział. O kurczę. No, była 3 razy, ona również szpicowo siada u kolegi, po tej matce, w tym roku dwuletni samiec 13 na 13. Oddziele można. No, czyli to są gołębie po prostu, że tam w Niemczech siadają te gołębie bardzo dobrze, bo to są z Niemiec gołębie, tam o dwójka,
tam hodowca ma oparto 70% gojemnika z tej linii. Aha. No i u mnie ta linia tak samo super siada, nie? No, wybitna samiczka. A ona jest z którego roku? Z 20 roku teraz. Biała obrączka. Trzyletnia, no. To no teraz już będzie czteroletnia. Więc będzie, od razu zadam Ci pytanie. Zwracasz uwagę na to, do jakiego wieku lotujesz gołębiami, czy raczej to jest tak już indywidualnie do gołębia? Bardziej to indywidualnie do gołębia. Po prostu muszę wiedzieć, czy mi ten gołąb się sprzeda w przyszłym roku, czy nie. Czy na przykład jak już mam wystarczającą ilość gołębi i wiem na przykład, że ten gołąb będzie na przykład już 6 czy 7-letni, że już na przykład lepszy nie będzie, albo będzie podobny i wiem, że go nie potrzebuję, to wtedy już albo idzie, jak jest super lotnik, to idzie do rozpłodu. No a jak nie jest super lotnik, to przeważnie nie dożyje już tego okresu, albo się szybciej zgubi, albo po prostu selekcji nie przejdziesz inne lata, nie? No. Zazwyczaj każdego gołębia na lotach można zgubić, bo gdybyśmy go lotowali do, powiedzmy, wieku... Jak się daje gołębie na lot... Do końca ile się da, no to wiadomo, że... No właśnie, jak się daje gołębie na lot, to najpierw trzeba wiedzieć, że się gołębia nie ma w domu. No właśnie. A później trzeba liczyć, że przyjdzie. Czyli trzeba się z nim żegnać od razu w razie... Normalnie każdy lot. Normalnie każdy, co do skrzynki się go daje, to trzeba się z nim pożegnać, nie? Bo tak nic jest. Pewnego nie ma. To są gołębie, to są ptaki i z tym pewnego nie ma, nie? I od razu zaznaczymy, bo z tej samiczki na aukcji będzie dziecko. Będzie dziecko i z tej poprzedniej będzie dziecko. Czyli z obu wraz w zasadzie najlepszych lotniczek tego sezonu będziemy mieli... Będą dzieci na aukcji po jednym. Po jednym tak będzie na aukcji. No. Także ona super wynik w kategorii H. Myślę, że to super, będzie czołowy gołąb okręgu. Podejrzewam, że się powinna załapać na ogólnopolskie wystawy. Tak jest. Tego jej życzymy. 30 z groszem. No. Życzymy jej, no i oczywiście hodowcy. No, dziękujemy. A my prezentujemy kolejnego gołębia. No. Także teraz zaprezentujemy samicę, która no, rzuca się w oczy od razu, bo kolor szali. Kolor szali, wiadomo, że tak takie gołębie się podobają, a jeszcze jak lecą. No dokładnie. No. Też to jest 3-letnia samiczka. Może nie robi takich szybkich konkursów jak te dwie poprzednie, ale jest regularna. Czyli do GMP jak i typujesz, do GMP cały czas. Cały czas do GMP jest typowana, bo to jest gołąb regularny. Zawsze jest. Też ma 13 konkursów. Tam nie wiem, raz w środku sezonu chyba zawaliła. No, ale maraton obydwa mi siadła. No to w tym roku ma 13, w tamtym roku jako dwuletnia bo miała 11. O, super. Od niej siostra, wiadomo, nie z gniazda, bo to był inny rok, ale po tych samych gołębiach w 2015 roku była też najlepszy lotnik oddziału Prudnik. Siostra, no a ona jest w tym roku trzecim lotnikiem oddziału, Nysa 2. I to jest po dwóch gołębiach szali. Ale to jest po gołębiach rozpłodowych. Po gołębiach rozpłodowych, obydwa są szali i obydwa były kiedyś lotowane u wujka w Niemczech. Aha. Samiec czy samiczka, nawet wysoko w Niemczech tam stała. Dobrym lotnikiem w Niemczech był. No i później wujek tam skończył lotowanie tamten i mi posłał tego gołębie. No i się udało jeszcze uchować taką perełkę, nie? Bo tą siostrę szybciej to jeszcze wujek ją uchował w Niemczech. Aha. I po prostu mi posłał młodego. A, do lotu. Do lotu i to się okazała najlepszym lotnikiem oddziału, jako dwuletnia. No a później parę mi posłał i uchowałem jeszcze tą. To jest drobna samiczka, nie jakaś tam super w ręce, budowie, ale leci. Chce lecieć i to jest ważne. Jeszcze jej skrzydło pokażemy. Od razu trochę powiemy na temat pierzenia, bo jak widzimy trzy piórka do końca, gołębie już są rozdzielone. Gołębie już są rozdzielone już jakiś czas. To znaczy, jak wyglądało to właśnie po sezonie lotowym? Czyli... Po sezonie lotowym chowały ogólnie po młodym. No i jak loty młodych się skończyły akurat, to był ten okres, że gołębik się zrobił pusty, a ja akurat miałem miejsce, żeby te młode, te później z lotników przerzucić do osobnego gołębika. No i te rozdzieliłem, rozparowałem, no i teraz siedzę tu na wojlerce cały czas, na świeżym powietrzu, no i się spokojnie pierzą. Jak widać, pierzą się fajnie. No dosyć intensywnie. Szybko w tym roku tu idzie. Sam jestem też zdziwiony. Też pogodę mamy ładną, no nie? Właśnie chyba pogoda to robi, bo koledzy w pracy też mówili, że w tym roku coś wyjątkowo szybko się te gołębie pierzą. Ale co roku jakby taka sama jest procedura po sezonie lotowym, czyli one wychowują te młode? Wychowują, bo... Po jednym, po dwa? Różnie. Jak mam, potrzebuję niekiedy dwa, a nie mam gdzie przełożyć, to dwa, a niekiedy jeden. Różnie to jest, nie? No różnie to jest, ale zawsze chowam, bo jak paruję w grudniu, to tylko w grudniu chowają młode i później już nie mają cały rok. To po lotach staram się
staram się jeszcze właśnie, żeby młode wykarmiły. Wiadomo, no, ze sobą pobyły jeszcze trochę miesiąc, a później znów w grudniu następne parowanie. Nie? Tak, i teraz pytanie, jak wygląda właśnie podczas pierzenia taka opieka zdrowotna nad tymi gołębiami? Jeśli chodzi o karmę, suplementację? Suplementacja, powiem tak, najlepsze jest powietrze. Jak tutaj wojlerka, cały dzień rano przychodzę, karmię gołębie, wygania na wojlerkę i przychodzę wieczorem, dopiero jak się ciemno robi, wganiam do gołębnika. Cały dzień na świeżym powietrzu. Karma oczywiście musi być dobra. U mnie ja stosuję cały czas BK. Tam trochę świeżej pszenicy mam swojej, to domieszam, kukurydzy i ta karma jest. Żadnej pierzeniówki nie stosuję. Nie, cały czas BK. Fajna karma jest, BK z MDM-u, BK+. Jakichś dodatkowych nasion oleistych dokładasz? Nie dokładam. Początek jeszcze, zaraz jak ten, to resztki lotowych karm używam, jeszcze wiadomo, to użyję, ale teraz już tylko BK, swoja pszenica świeża, no to wiadomo, świeża pszenica też działa na pierzenie. Tak, no bardzo dobre. No i to tak, i się gołąbki no, spokojnie pierzą, no. Wiadomo, tam zakwaszam wodę też niekiedy, ale tylko teraz, bo w sezonie lotowym zakwaszacza nie używam. Nie używam zakwaszacza, tylko teraz. Jeszcze tam mam jakieś kurczę drożdże piwne zostały jeszcze po sezonie lotowym, jakiś olejek czosnkowy dam. Nie jest to regularnie, tak jak w czasie sezonu czy coś. Po prostu mam czas, to dam, nie mam czasu, to nie daję. Ale jeśli chodzi właśnie o oleje, no bo jeśli tych nasion oleistych jakby dodatkowo nie dokładasz, oleje i tak dalej, rozumiem... Olejek czosnkowy tylko stosuję. Tylko czosnkowy? Tylko czosnkowy, tam że z drożdżami piwnymi gdzieś wymieszać. Czy tam jeszcze takie RO200 stosuję też na loty czy coś i mi zostaje, na przykład to też wymieszam. No. Co mi zostaje z lotów, później to jak mam czas, to pomieszam. To nie jest tak, że każdy dzień tak loty, że to wszystko musi być jak w zegarku. To tak nie jest, okres pierzenia. Mam czas, mieszam, nie mam czasu. Idzie tylko karma i nic więcej. Czyli mówisz, że najważniejsze teraz powietrze. To jest powietrze, bo... tlenu trochę oczywiście, te pióra dostały. Oczywiście, bo wiem jak w rozpłodzie też mam gołębie samce cały czas na wojlerce, od rana do nocy. I na przykład te samce lotowe. W rozpłodzie nie daje nic. Czysta woda, czysta karma, niekiedy do wody dam czosnek, zwykły ząbek czosnku i tam się leży. Nic więcej nie dostaje przez zimę. Jak złapiesz tego gołębia po wypierzeniu, to jest dużo, dużo lepsze upierzenie, jak te samce tutaj, co się dostają w dzień w gołębniku. A nie dostają nic. Po prostu wiem i widać różnicę też na samiczkach, a samczykach. Dokładnie to samo widać. Powiem, powietrze to jest zdrowie i powietrze to jest to najlepsze, co może być do pierzenia. Oczywiście dobra karma też, nie? Bo tak tam suplementacja, kto jak uważa. Także prezentujemy kolejną samicę, później sobie rozwiniemy temat, jeśli chodzi o opiekę w trakcie sezonu lotowego, natomiast na razie chciałem zapytać tylko o ten okres pierzenia. No to jest następna moja super samiczka, też 3-letnia, ten rocznik akurat u mnie jest dobry. Bardzo dobry, dobre to mało powiedziane. Ale to znaczy, że były udane loty na młode, czy? Od początku dobrze. Od 2020 roku te gołębie, w 2020 roku czwarty na młode skończyłem, bardzo dobrze szły. Później, rok później jak te roczne, to mi zrobiły wicemistrza oddziału na roczne. W tamtym roku jako 2-letni już mi zrobiły mistrza oddziału i w tym roku wiadomo, znów się doczynię do mistrza oddziału, nie? Czyli to też jest ważny element, żeby dobry rocznik się urodził. Musi być dobry rocznik, bo bez tego... Ciężko cokolwiek tam. Pojedynczymi gołębiami nie ma szans. To musi być z rocznika parę dobrych gołębi, nie? Tak jest. Także no. Opowiadaj dalej o tej samiczce. No, to jest samiczka. Też w tym roku bardzo dobrze mi szła. Siostrę właśnie, pełną siostrę. Zgubiłem z tego maratonu, co miała być ta siostra przeznaczona do rozpłodu po tym roku. Aha, no. No, tylko że tamta była z 18 roku, no, a ta jest z 20, ale po tych samych rodzicach. No, tamta szła wybitnie. Dużo czołowych konkursów miała siostra. Ona w tym roku starała się, bardzo starała się dorównać do siostry. Nie zawiodła, siadała dobrze, wszystkie loty siadała. No, to jest tej gołębi, też co ta druga chyba samiczka, nie, pierwsza, ta niebieska, co była, pokazywałem. No, też tam przodkowie są, te same przodki tam są. A takie jeszcze ci zadam pytanie, bo wyjmujesz teraz z gołębnika po jednej samicy. To są gołębie, które miały udział właśnie w wyniku kategorii B? W tym pierwszym przodowniku okręgu? Kategorii B chyba nie, ale w GMP już na pewno. Bo w GMP to na pewno, bo to były gołębie... W kategorii B to były... Ciemna była na pewno. Na pewno ta niebieska w kategorii B to były na pewno te gołębie.
ta się chyba nie, ta się nie załapała do kategorii B, a do GMP ogólnie była typowana na cały czas. Co lot była typowana do kategorii GMP, nie? No. Jeszcze jest skrzydło, właśnie pokażemy. To jest akurat gąb drobniejszy, to nie jest jakaś duża samica, drobniejszy, ale fajnie zbudowana. Dwa piórka do końca. Ale w sumie u ciebie się muszą dosyć szybko wypierzyć, bo szybko łączysz. Tak jest, no nie ma co czekać. Świecić na razie mi nie świecę, dopiero później świecę jak paruję. No. Niekiedy tam jeszcze jak są wypierzone, mają po lotku, to tam jeszcze w grudniu czy początek stycznia jeszcze to lotko jeszcze zrzucą. Nie? No, ale ogólnie do tego czasu przeważnie te gęby są wypierzone. I wtedy świecisz, załóżmy przed łączeniem, do której godziny? I ewentualnie rano też świecisz, czy? Rano też świecę i tak koło 10 przeważnie gaśnie światło, bo mam czujnik tam, żeby się sam gasił koło 10. I rano to tam godzinę szybciej, zanim idę tam od 5, około po 6 przychodzę gębnika, co tam przed pracą pokarmić, to się już świeci, aż jest jasno, nie? No to się świeci to światło. W tym roku chcę coś innego spróbować, bo troszeczkę później nie zawsze jestem w stanie dopilnować, jak już są młode, nie zawsze jestem w stanie dopilnować tego wieczornego, jak się zgaśnie światło, niekiedy tam jakiś młody zmarznie. Bo stary gdzieś tam pójdzie się najeść czy coś, światło zgaśnie i młody, kurde, jak się zimy, to zmarznie i je po młodym, nie? No i w tym roku chcę trochę to zmienić, przejść, żeby tylko na przykład rano świecić. Żeby szybciej rano, na przykład gdy trzecia w nocy zaczyna świecić, zobaczymy, czy to wyjdzie mi, czy nie wyjdzie. Może te młode tak nie będą padać, że tam od zimna, że tam nie schodzą tego mnie. Ale w każdym razie cały czas myślisz, żeby coś poprawiać. jak człowiek będzie myślał, że jest wszystko dobrze, nie trzeba nic poprawić, to zostanie w tyle. Tak jest. Trzeba co roku coś, zawsze gdzieś jakiś błąd znaleźć i go poprawić. Dokładnie. Teraz zaprezentujemy sobie jeszcze jedną samiczkę, ostatnią już z gołębi lotowej. No i tutaj mam następną samiczkę z 2020 roku. Super samica. Dużo czołowych konkursów. To jest szybki gołąb też i on był liczony do kategorii B. Ale z tą samiczką jest taki epizod, że już 2 lata z rzędu miała samca w domu. Aha. Po prostu tam miałem jednego samca, który był z nią sparowany, że tam w środku sezonu mi do skrzydła dostał i później został tylko dla niej. Szła bardzo dobrze w tamtym roku, myślę, nie będę nic zmieniał. Już samca, go zostawiłeś. Samca znów zostawiłem. Było miejsce w gębniku, bo może gdyby nie było, to bym coś myślał, ale było miejsce w gębniku. Zostawiłem go, no i w tym roku znów mi się odpłaciła, że samiec był w domu, to odpłaciła mi się fajnymi wynikami. I też tam będą młode na aukcji po niej. Po niej? Tak. I ona wywodzi się z których gołębi? To jest tak, że ja nie mam rodowodu do ojców. Po prostu wujek mi tam poszło. Tak, ale jakby ta rodzina już u ciebie nie zaistniała, czy to są właśnie to są takie z tych nowych? No, to były świeższe gołębi, coś, że tam wypaliłem. Aha, wiem, rozumiem. No po prostu, ja dużo gołębi właśnie z Niemiec dostawałem, że jak dostawałem, to nie pytałem o rodowód. Bo jak dostaniesz, to nie pytasz o rodowód. Oczywiście. No i po prostu chowałem. Wiadomo, no, dużo takich gołębi, co się dostało, trzeba było usunąć, bo to nie wszystko, że leci. Ale prawie w 80% po każdym coś leciało. Może nie, że tam 5 sztuk czy coś, ale tu jeden, tu dwa, tu jeden. I leciało. Jakoś albo mam do tego rękę, albo po prostu uczciwie dostałem te gołębie z Niemiec. Mówię, że jak od serca się dostanie, to... No, i mam to szczęście, bo w rozpłodzie mam wszystko sprowadzone z Niemiec i ani grosza nie zainwestowałem. No właśnie. I teraz, Patryk, jeszcze, bo powiedzieliśmy, że ostatnio gołębie zaprezentujemy, natomiast pokażemy jeszcze samca, przynajmniej jednego z gołębi lotowych, no bo jak mówiliśmy, że samce też przez te 2 ostatnie lata dorównują, a my wyjmujemy same samice. Tak jest. No. Samiec to jest znowu z 20 roku. Jednak dobry ten rocznik. Ten rocznik jest super, nie ma się co uszykiwać. Też w tym roku super leciał. I jest to syn tej mojej 37-71, co zgubiłem z maratonu. Aha. To jest syn. To jest znów tych samych gołębi, kurczę, co ta niebieska była. Tak. Co teraz ta pstra była. No, tylko że to jest syn od tej super lotniczki, co tam leci, pokolenie po pokoleniu tam wszystko leci. Tak jak mówiłeś, z lotników sobie tych najlepszych starasz chociaż kilka tych młodych zostawić. Zawsze coś się staram tam zostawić. No, w tym roku teraz będzie też na aukcji będą 2 młode. Po nim był sparowany siostrą od tej szali, co była 3 lotnikiem w oddziele. Siostrą. Są 2 fajne młode, nawet 1 szali też jest. I to są gołębie po prostu na każdy dystans. To nie są jakieś sprintery,
czy tylko kategoria C czy coś, to jest po prostu od A do Z. To są solidne gołębie, które siadają co lot. Obojętnie, wiadomo, no, niekiedy jest taki lot, że tam dana linia nie siądzie ani jeden, bo nieraz już tak miałem, że przyszedł jakiś lot, że albo wsiadały wszystkie z tej linii, albo ani jeden nie siadł. Nie wiem, czy to zależy od warunków, czy coś, nie pasowało do tych gołębi, ale ogólnie konkursy robię dużo, cały czas typowane gołębie to są i... Dlatego czasem warto mieć też jeszcze zabezpieczenie innej linii na gołębniku, nie? Jakbyś jedną linię chciał, to 10 lotów będziesz bił niesamowicie, a 11 zostanie bez konkursu. Tak, i jeszcze nie ma. Już nie ma, no tak jest, no. No. Jeszcze go pokażemy. Dosyć spokojny. Generalnie gołębie raczej u ciebie spokojne. Znaczy staram się tam je niekiedy łapać. Wiadomo, nie robię żadnych, kurczę, szybkich ruchów, nerwowych ruchów tego gołębika, żeby te gołębie jednak były przyzwyczajone trochę do człowieka, nie? Mhm. Też nie jest tak, że kurę pół dnia siedzę w tych u gołębi, no ale ogólnie nie ma źle. Także Patryk, teraz przyszliśmy do gołębnika lotowego. To jest gołębnik samców. Tak jest, to jest gołębnik samców. Jak widać, teraz są na razie same młode samce. Po prostu chcę, żeby te młode samce w spokoju się obrały cele, bo później jak są stare, to niektóre mają dwie cele i nie dopuszczą żadnego gołębia do celi i młode później są wystraszone, gdzieś tam po rogach siedzą, czy obojętnie gdzie siedzą. I tak chcę z 2 tygodnie, 3 tygodnie je zostawić tutaj razem, no razem same, zanim przyjdą stare samce do swojego gołębnika. Tak jest. No teraz zaczniemy sobie generalnie temat, który zazwyczaj wszystkich najbardziej interesuje, czyli opieka nad gołębiami w trakcie sezonu lotowego. Natomiast zapytam cię o takie sprawy szczegółowe, a mianowicie cele samców w sezonie lotowym, bo teraz jak obierają te roczniaki, one mają pozamykane cele, mają jakby do połowy dostęp. Do połowy dostęp. Rozumiem, tylko... że w sezonie lotowym wygląda to tak samo, czy... Nie, w sezonie lotowym kiedyś miałem tak, ale później zmieniłem, że po prostu, jak widać, miska jest obrócona normalnie do lęgów i cały sezon lotowy mają otwarte. Otwarte, że tutaj się za tą ramką mogą siedzieć spokojnie, w ciszy, tam żadnych za bardzo nie widzi, bo coś się zasłonął. I tak cały sezon lotowy otwarte są. Nie robię nic innego i to mi się sprawuje. Na razie nie mogę narzekać, samce mi zaczęły lepiej iść. Czy to tylko od tego? Podejrzewam, że nie tylko. No bo samce się zmieniły, gołębie się zmieniły, to też. Bo prowadzenie cały czas mniej więcej jest to samo, to tam nie było. A cele zostały otwarte, mam rusztę tutaj, to tam leci na dół i to wysprzątam, to mi nie przeszkadza do czyszczenia, do niczego. Tak jest. Jeśli chodzi o sezon lotowy, rozmawialiśmy sobie trochę na temat tego, kiedy gołębie łączysz, że przed samym jakby już sezonem lotowym one zniosą tylko jajka, wysiadują te jajka, nie dajesz już im się lęgnąć. Nie. I teraz pytanie, kiedy zaczynają się w ogóle przy takiej metodzie pierwsze wywózki? Pierwszy wywózek ewentualnie jest i czy w trakcie sezonu lotowego te wywózki są systematyczne? Tak, zaczynam wywózki, jak już widzę, że gołębie fajnie latają, szczególnie później jak są sparowane, bo wiadomo, zanim sparuję na przykład ten drugi raz trzemna jajka, to jak są gołębie sparowane, to już nie chcą tak latać. No to wtedy zaczynają się wywózki, żeby trochę rozruszać te gołębie, żeby nie zostały. No i tych wywózek tam jest różnie, między 5 a 10, jak czas pozwala i wszystko. A w czasie lotów jest pierwszy lot i wywózki się kończą. Koniec z wywózkami, nie ma wywózek, stoi mi starcza, gołębie są znów rozparowane, wszystko. Codzienny oblot, 45 minut, każdy dzień muszą latać samce i samice. To jest wymuszone 45 minut, po 45 minutach je wołam. Też nie chcę, żeby latały dłużej. To jest po prostu taki czas, 45 minut i koniec. Tak to wygląda u mnie z oblotami, z próbnymi. No to jeśli chodzi o te treningi, no bo zakładając, że nie ma w sezonie lotowym, a w przypadku, kiedy treningi są, jest to jakby traktowane przez hodowców często jako motywacja, czyli samiec z samicą przylatując z tego treningu się widzi. Jak ty to ewentualnie zastępujesz? Jaka motywacja u ciebie w hodowli występuje? Motywacja, no u mnie po prostu, ja zawsze przed lotem pokazuję samiczki. A pokazujesz? Zawsze przed lotem są pokazywane samiczki, tak na pół godziny to tak jak są bardziej wymagające loty. Aha. Ale to przy takim krótkim dystansie czy coś, 15-20 minut i po prostu są zamykane do cel. Każda jedna para do celi zamykana, skrzynki kładę i po prostu cel wybieram
i samca, i samiczkę jednocześnie. Nigdy, że tam jeden do skrzynki, drugi do skrzynki. Zawsze jednocześnie biorę jednego do jednej ręki, drugiego do drugiej i do skrzynki wrzucam. I tak wygląda. Po locie przychodzą, przeważnie aż do wieczora tam te gołębie są razem. Obojętnie, czy to jest to, czy coś, to nie jest tak, że godzinę po locie już rozwieram je, nie? Ale zamykasz je w celach podczas pokazywania, w dniu wkładania, po to, żeby one się uspokoiły, rozumiem? Uspokoiły. Zajęły się sobą, a nie skakały po gołębniku. Dokładnie, i ja później mam, jak łapię gołębi do skrzynki czy coś, to mam spokój w gołębniku, żaden mi nie lata między nogami czy tam nad głową. Spokojny cel biorę i spokojnie idę na lot. Tak jest, bo mówimy tutaj o tym, że w zeszłym roku załóżmy wynik w kategorii A, no to był bardzo dobry wynik, bo znaleźć się w 30 czołowych hodowców Polski w takiej kategorii, no to każdemu kojarzyłoby się to z tym, że kategoria A, wywózki. Czyli krótki dystans, wywózki, mocne treningi. Jak to u Ciebie wygląda właśnie z takim przygotowaniem na te krótkie loty? Mówię tutaj już o karmie i tak dalej, bo kwestia tego, że one latają 45 minut koło domu, na pewno ma wpływ na to, jak one jedzą. Znaczy tak, karma. Ilość karmy to już... Nie umiem tego wytłumaczyć, bo to jest ciężko wytłumaczyć każdemu hodowcy do karmy. To trzeba widzieć. Gołębie po prostu muszą tyle zjeść, że jakbyś jeszcze troszeczkę mi dosypał, to podziubią, ale... Jak, ale już zostawił, pomału zostawił. Czyli już tak. Czyli tylko... tak dosyta, ale jeszcze tak jakby lekki głód by miały, ale to już taki nieduży. I tak cały czas karmię i od pierwszego lotu do ostatniego lotu cały czas tak samo. Karma cały czas jest ta sama, tylko tam niekiedy na loty cięższe czy coś dosypuję jak osobno jeszcze jakiegoś słonecznika czy konopi. Ale cały sezon jest jeden rodzaj karmy? Jeden rodzaj karmy, z tego względu, że nie jestem zwolennikiem, żeby na przykład kategoria A polecimy, będziemy lecieć na przykład na lekkostrawnej karmie, jakiejś energetycznej, lekkostrawnej. No dobra, a później co, przyjdą ciężkie loty i będziemy zmieniać w czasie sezonu karmę? No wolę tego nie zmieniać, bo różnie gołębie to przechodzą. Stres do gołębi to może być jakiś tam. Idzie od pierwszego dnia do ostatniego dnia cały czas ta sama karma. Znaczy ta sama karma do dnia. Od pierwszego do ostatniego lotu, wiadomo, początek tygodnia trochę inny, od środka do końca tygodnia inny, ale cały czas systematycznie to samo. Mhm. Jak mówisz o tym jakby podziale na, w ciągu tygodnia, czyli początek troszeczkę inaczej, środek inaczej, końcówka, właśnie czym to się różni ewentualnie? I jeśli idziesz, załóżmy, no idziesz po karmę, mieszasz i tak dalej, to co masz w głowie, na co zwracasz uwagę? Czyli powiedzmy, nie wiem, temperatura, pogoda, jaka pogoda się zapowiada na lot, jak gołębie wyglądają na ten moment w rękach i tak dalej? Nie, u mnie jest systematyczność, cały czas to samo. Początek tygodnia to tak, od przylotu do wtorku wieczora rana. Zależy od zależności od lotu, jaki będzie lot następny, jaki był, idzie karma lekkostrawna. To jest taka lekkostrawna, ale energetyczna lekkostrawna. Bo to nie jest taka, że kurczę, jak dieta, niektórzy dietę stosują, to nie, to lekkostrawna, fajna karma. Lekkostrawna karma, gdybyśmy mogli nakreślić mniej więcej... F16 z MDM-u. Aha. Tą karmę stosuję, ja ogólnie lecę na firmie MDM. Korzystne dla mnie ceny, fajna karma, nie będę tam nic innego szukał na razie. Tutaj mi bardziej chodzi, bo ja na przykład tej karmy nie znam. Nawet nie chodzi mi już o firmę, czy tylko powiedzmy taki, jak ona mniej więcej wygląda. Czyli tam jest... Cardi Dari, tam jest kukurydza. Kukurydza drobna, no. Taka rozumiem? Normalna kukurydza, no. Fajna karma. Ale mówisz, że ona jest troszeczkę energetyczna, czyli co, są tam jakieś i słoneczniki tam jakiś jest, czy a coś jest. Chyba, no. Rozumiem. Jak się nie mylę, słonecznik też tam jest, no. To bym musiał dokładnie zobaczyć, bo aż tak jak raz przeczytam i już później wiem, że to muszę dawać w ten i w ten dzień i już nie czytam każdy dzień. Ale po locie, załóżmy, gołębie wracają w niedzielę. W niedzielę, no. I teraz karma jaka na nie czeka? Lekkostrawna ta. A czyli tylko ta? Tylko lekkostrawna. Ta lekkostrawna, bo to jest mocno lekkostrawna karma. Tylko tam nie ma grochów. Ja ogólnie starałem się wycofać nasiona strączkowe z hodowli. Aha, rozumiem. Przez sezon lotowy. Tam jest grochu, to idzie może 3-4% od wtorku wieczora, czy tam środy rano. Mhm. No i to idzie tak, co grochu, czy peluszki, tam jest może 3%, nic więcej. No i to tak ogólnie czyli takie karmy. Czyli strączkowych jest niedużo? Niedużo. Czyli jak tutaj kwestia odbudowania tych gołębi? No bo wiadomo, zdarzają się, no nie będziesz ich też odbudowywał po locie 150 km, który powiedzmy tam trwał 2 godziny, czy...
czy półtorej godziny, bo wiadomo, że te gołębie tego aż w takim stopniu nie wymagają, natomiast trafiają się w sezonie loty ciężkie. Szczególnie w tym, gdzie dużo tych lotów pod wiatr było. No, ogólnie u mnie jest tak, że jak przychodzą gołębie z lotu, to wiadomo, karma już tak jak mówiłem, do wody mają herbatę. Herbatę oczyszczającą taki cały organizm czy coś i glukozę. Aha. I glukozę, to jest podstawa i to daje zaraz po locie. I ogólnie widzę, że gołębie, jak przyjdę do gołębnika, choć po ciężkim locie za godzinę, dwie, nie widać po nim jakiegoś wysiłku. Dużo, 99% lotów, jak dwie godziny po locie złapiesz gołębia, to on wygląda, kurczę, jak nie jeden gołąb, co włożony na lot. Tak po prostu, nie wiem, no, czy to ten cały system prowadzenia przez cały tydzień to robi, ale tak jest. No i nie mam z tym problemu, jak tam wiadomo, przyjdzie wyczęczony gołąb, no to najwyżej na drugi dzień nie dostanie oblotu, zostawię go w gołębniku, żeby tam nie wabił innych z powietrza. No i on się odbuduje bez problemu. Nie miałem jakoś przypadków takich, żeby miałem z tym problem, żeby nie odbuduje. Czyli jakby początek tygodnia jest cały czas ta karma lekkostrawna i ona ewentualnie idzie do kiedy? I czy zawsze jest tak samo? Nie, albo wtorek rano, albo wtorek wieczór. Zależy od lotu, jaki był i jaki przed nimi. Będzie. Jaki będzie, nie? Bo jak się zapowiada jakiś ciężki lot, 500 podwiat czy coś, to tam już wtorek wieczorem już idzie karma, że tak powiem, mocniejsza, bo tam mam parę lotowych razem pomieszano i od wtorku wieczora wtedy idzie aż do piątku wieczora idzie cały czas ta sama karma. Cały czas ta sama. Czyli już na koniec tygodnia jakiejś karmy energetycznej? Tak, tam już jest karma energetyczna, już jest zmieszana. Aha. W tym, bo to są karmy jakieś dwie lotowe, jakiś maratończyk tam jest i ogólnie to tam mniej więcej to tam na części dzielę i ta karmię, nie? Rozumiem. A jeśli chodzi o suplementację w tygodniu takim lotowym, powiedzmy na no bo powiedziałeś, że te maratony starasz się eliminować tych suplementów, żeby było tego jak najmniej, ale jeśli chodzi o loty takie krótkie, powiedzmy takie 300, które no nie ukrywajmy, wymagają przygotowania bardzo dobrego, żeby ten gołąb dał z siebie wszystko na tym dystansie, żeby te czołowe konkursy zdobywać. No to tak jak mówię, no to od niedzieli zaczynajmy, bo to już niedzielę zaczynamy, że tak powiem, przygotowania do następnego lotu. Jest odbudowa gołębi, tak jak mówię, herbata, glukoza. No, później przychodzi w poniedziałek, znów jest herbata powtórzona. Do tego na odbudowę białka nie stosuję, ale drożdże piwne stosuję. No i to idą drożdże piwne. Poniedziałek na karmę i do drożdże piwne i czarnuszka. Robię się po prostu czarnuszkę tam, czarny kminek, z wódką rozrabiam i to później daję. No. I to jest tam takie... Ale to przygotowujesz sobie już wcześniej? Przed sezonem to się podam. To też dobry kolega mi to podpowiedział i 2 lata to stosuję i jak widać zdaję egzamin. No i to tak jest. To jest jak poniedziałek. No wtorek już idzie znów herbata, trzeci dzień z rzędu. Mhm. Herbata idzie, a to ja zawsze parzę, wieczorem ją zaparzę. I rano po prostu odcedzę i dam do picia. No i to jest wtorek. W środę witaminy, zwykły Gerwit W z Rymfrida do wody. Karma czysta. Karma czysta? Karma czysta. Czwartek idzie na wątrobę Sadahol. Karma czysta. No i w piątek do wody daję zawsze Blissform. Niektórzy twierdzą, że piątek już jest za późno, wolę wtorek, środę podać. Ja kiedyś próbowałem to zmienić, nie wychodziło, wróciłem na piątek. Bardzo dobry u mnie rezultat to daje. No i do tego w piątek dbamy o drogi oddechowe. No, wieczorem idzie herbata na drogi oddechowe, wykrztuśna. A na karmę rano i wieczór idzie eukaliptusan. Zwykły tam... parę złotych to kosztuje. Wie. I na to i jeszcze, i to idzie na karmy, co na drogi oddechowe i to dosypuje jeszcze i rano, i wieczorem na karmy RO200, to na kondycję. No, i to jest tak, jak chodzi o suplementację. A powiedziałeś jedną ważną rzecz, to znaczy tak mi się wydaje, że ważną, w czwartek Sedohol na karmę. Nie, czy... do wody. Do wody, przepraszam, do wody. Ale chodzi mi, że Sedohol. No. To generalnie chodzi o to, żeby tą wątrobę przy takiej mocnej dosyć karmie. Znaczy, czy z jakiego względu to dajesz? Jakiego względu? Tak zacząłem dawać, zdaję to u mnie egzamin i się boję cokolwiek zmieniać. Wiem. Daję to, Sadohol fajnie też, nie wiem czy zauważyliście, w czasie pierzenia. Podajcie przez tydzień czasu Sadohol, jak się pióra zmieniają.
zaraz bardziej jedwabiste są i wszystko ten, tylko sedachol starczy. No i u mnie w czasie sezonu ta wątroba jednak jest zawsze dbana, bo jednak też są antybiotyki, jakieś lekarstwa też nie mogę ukrywać, bo trzeba podać. No myślę, ja powiem taką jedną rzecz, myślę, że w ciągu 14 tygodni sezonu lotowego, mając na uwadze to, że gołębie spotykają się z innymi w kabinie i tak dalej, chyba nie jesteśmy w stanie nie podać nic przez 14 lotów. No właśnie, no właśnie, tak gadasz. U mnie zawsze wyskoczył problem trzech chorób. Grzyb, żółty guzek, kokcydia. No i ostatnie 2 lata się skoncentrowałem na tym, żeby jednak temu zapobiegać. Bo inne lata było tak, podaj zakwaszacz, kurde, nie będzie kurde, żółtego guzka, nie będzie kokcydii. Gołębie przestały iść, jadę do badania na 3 plusy żółty guzek, na 3 plusy kokcydia. No to jak one mają lecieć? No właśnie. No i zrezygnowałem z tego. Tu w Polsce, u nas ten trzeba podać, coś trzeba podać na zdrowie. Co 3 tygodnie na grzyba, co 3 tygodnie na żółty guzek i co 3 tygodnie na kokcydię. W zależności też od lotu, bo to nie, że maraton się zapowiada, a się 3 tygodnie wychodzi, że trzeba coś podać i podaje, bo przed maratonem nie można czegoś takiego robić. Nie, już nie podajesz. Nie, przed maratonem takiej kuracji się nie robi. Tydzień przed. Tak się trzeba zaplanować, żeby jakoś dobrze wyjść. Czyli tydzień przed. 300 na przykład poprzedzająca maraton, to przed tą 300. Tak, to przed to. Nie na maraton, nigdy na maraton. Ale załóżmy, jak już wiesz, że będzie ten maraton, no, to wtedy starasz się coś podać na przykład na drogi oddechowe przed tą 300. Czy... Na drogi oddechowe to podaję co tydzień właśnie te herbaty i antybiotyku, czy tam lekarz. Na drogę dechową u mnie nie idzie. U mnie idzie właśnie te herbata wieksztuczne, ten eukaliptusan, ten i blitzform też jest płynąć na drogi oddechowe i tak jakoś daje egzamin. A jeśli chodzi właśnie o te rzeczy, którymi zapobiegasz rzęsistkowi, kokcydiozie i tak dalej, to co to są za ogólnie produkty? Ogólnie na żółty guzek podaję tabletki. Aha. Jak jakiś gołąb przyjdzie na przykład na drugi dzień, to zawsze mu podam tabletkę do dzioba. Ale to tabletki jakieś te KK, czy? To są, kurczę, coś z TKK, tylko na żółty guzek. To nie jest, że na TKK tam wie. Działa jeszcze na ale na to są coś... tak, może po prostu metronidazol na przykład z apteki dla ludzi, czy? Coś w tym stylu, kurczę, trichonidazol chyba to jest, no. To są tabletki są metronidazol pod nazwą, trichonidazol to jest taka saszetka w proszku. Nie, to są tabletki, kurcze. Zastanawialiśmy się, jakie tabletki podajesz, dlatego musieliśmy chwilę no, przerwać, bo chciałeś po prostu pokazać, poszukać je i ten, co to jest, żeby było wiadomo. I to są te tabletki trinidazol, 25 mg tablety. No i to ogólnie zawsze podaję, jak gołąb się spóźni, tylko na drugi dzień przyjdzie i co 3 tygodnie później. Każdy jeden dostanie na przykład w niedzielę po locie, jak zaraz, ale to zaraz po locie daję, żeby nie łapać 2 razy, jak rozwieram samce samiczki, to samiczki jak łapię już, tabletka do dzioba i spokój mam, nie? Tak jest, no. a załóżmy na grzyba, właśnie na kokcydiozę? Na grzyba to co 3 tygodnie, przez 2-3 dni, zależy jaki tam lot jest, czy coś, fungi. Według mnie jest dla mnie sprawdzony produkt. Ale to fungi stolisana? Fungi stolisana, no, dla mnie sprawdzony produkt i nie chcę nic innego stosować. Jak coś działa, to po co zmieniać? Oczywiście. No. A na kokcydzie też tabletki, ponieważ Bicox też na kokcydzie, ale 3 dni podała w sezonie, to i suplementacja odpada i ten, i to nie wchodzi w grę. A są tabletki kokcytricho, czy coś takiego, czy coś. To jednak kokcytricho. Z czego to może ja będę wiedział. Pamiętasz? Nie pamiętam. Może poszukamy. Poszukamy. Może tu będą. No akurat nie znalazłem tego pakowania. Akurat się skończyły i wyrzuciłem. Myślałem, że jeszcze coś jest, no ale nie ma. Ale przypomniałem się nazwę Cocci-Tabs. Z jakiej firmy dokładnie nie wiem, Cocci tam się nazywa, tu po prostu od weterynarza biorę, to tam ma i umie to za egzamin, to są tylko jedno podanie i kokcydioza znika. No i w czasie sezonu to jest według mnie bardzo dobre, bo nie trzeba ileś tam dni to podawać i zaniedbywać innych suplementacji równie ważnych.
Tylko się poda jedno karmienie, a suplementacja cały czas zostaje ta sama. No właśnie, a tutaj masz też powiedzmy ilość gołębi, tak jak powiedziałeś, niedużą na gołębniku lotowym, więc nawet indywidualnie każdemu to no, nie jest problem. To nie jest problem, to w ogóle szczególnie jak się łapie w niedzielę po przylocie, się rozdziela samiczki od samców, to i tak samiczki się trzymie w ręce, no to te 25 samiczki już trzymasz, a te 25 gołębi jeszcze złapać, to już tam nie jest problem. To już tam nie jest jakiś czas. Patryk, jeszcze mam pytanie odnośnie karmienia, bo powiedziałeś, że tak praktycznie cały tydzień gołębie jedzą tak, że są najedzone, natomiast jeszcze by one coś zjadły. No cały czas. Czyli ta karma jest, powiedzmy, karmnik jest pusty po prostu. Cały czas pusty. Nie jest tak, że zostaje, tylko chciałbym zapytać o te ostatnie karmienia w piątek. Załóżmy poranne, wieczorne karmienie i dzień wkładania, czyli sobota. W piątek ogólnie porcja karm idzie cały czas ta sama. Czyli nie ma na przykład karmienia w piątek większą porcją? Właśnie chcę napomnieć, no. Bo karma idzie ta sama porcja, tylko na przykład dorzucane są ten słonecznik czy konopie. Aha. I to jest dodatek, co jest, co po prostu do tej porcji, co mam, dorzucam na przykład na 25 samców dwie garści słonecznika, dwie garści konopi i to jednak ileś tam procent jest więcej, nie? I to mają właśnie w piątek więcej, a w sobotę tylko drobne nasiona. Same drobne nasiona, przede wszystkim rano normalna dawka, wszystko fajnie jedzą, a później w zależności kiedy tam koszujemy czy coś, czy jak wieczorem, to niekiedy tam na południe czy coś, idę jeszcze coś wrzucić, ale to tam minimalnie, ogólnie przeważnie jest jedno karmienie. Przeważnie. Ale to samymi drobnymi nasionami? Same drobne nasiona, drobne nasiona tylko w sobotę idą, nic innego. Rozumiem. I elektrolit do wody, bo nawet nie przypomniałem tam, jak gadałem. Tak jest. A powiedz mi, elektrolit do wody idzie jeszcze w sobotę normalnie? W sobotę idzie zwykły elektrolit. W tym roku to robię tak, że no na właśnie te... jak widziałem, że jak otwierałeś szafkę, to tam był elektrolit z naturala chyba, nie? Nie. Elektrolit mam z tego, z Renfrida. No, z Renfrida, przepraszam. No. Tak. No zielone nie. Też, no. To mogą mi się pomylić. I to idzie w sobotę. Elektrolit przeważnie na, chyba że jakieś 500 ciężka się zapowiada, to w piątek jak daję to herbatę wykrztuśną, do tej herbaty wykrztuśnej się daje elektrolit. Aha. A jeśli chodzi, bo już jakby sezon lotowy sobie mniej więcej omówiliśmy, tylko chciałbym zapytać, bo mówisz, że kiedy gołębie już są, powiedzmy, po tym grudniowych lęgach, kiedy one chowają, przed sezonem już są obloty, pod koniec marca i powiedzieli, że jest czas na kuracje ewentualne. Czyli ewentualnie przed sezonem, jakie te kuracje przeprowadzasz? Przed sezonem to jest jedyna kuracja w sezonie na drogi oddechowe. Aha. Przede wszystkim tak, żeby na przykład ten półtora, dwa tygodnie przed pierwszym lotem te drogi oddechowe wyczyścić, były wyczyszczone. I później do końca sezonu już żadnych kuracji nie robię na drogi oddechowe, tylko po prostu te naturalne produkty muszą wystarczyć i na razie widzę 2 lata, jak się udało na tym poziomie lecieć, startu. Ale generalnie, powiedzmy, co roku taką kurację przed sezonem robisz tym samym środkiem, czy zmieniasz? Ogólnie robię kurację. To jest kuracja z naturalnych produktów, tylko że nigdy nie z jednego. Aha. Na przykład do wody idzie jeden, na karmę idzie drugi i trzeci idzie w pruszku. Aha. Że 3 różne jakieś tam produkty biorę na drogi oddechowe i na przykład tydzień czasu, cały czas rano, wieczór i w wodzie mają coś i w karmie mają 2 produkty, czyli tak 2-3 produkty, żeby były nie tylko jeden, bo z jednym różnie, jeden działa, drugi nie działa, ale 3 produkty, ale naturalnie, nie że jakaś chemia, jakieś kurde lekarstwo, to nie, to z tego wycofałem się, produkty naturalne i tak kurację robię. Tak jest. Patryk, wyjdziemy sobie jeszcze przed gołębnik. Chciałbym cię zapytać o jedną rzecz, bo wlot gołębi dorosłych mamy tutaj. Tak. I rozumiem, że samice swojego wlotu nie mają. One wchodzą w ciągu tygodnia tym wejściem. Samice swojego wlotu nie mają, tylko wylot. Każdy oblot, każdy lot, wszystkie gołębie wchodzą tu. Ale to one wskakują normalnie sobie do celek, dajesz im tam siebie, czy... Po oblocie na przykład, to robię tak. Najpierw idą samiczki w powietrze. Samce przeganiam do samic do gołębnika. No i tam się siedzą 45 minut i samiczki wołam. 45 minut mają następne samiczki w celach u samców. Tak jak są otwarte, nic nie zamykam. Po prostu tam dostaną jeść, poją, w celach pobędą. Po 45 minutach są przeganiane do siebie. Samce są wpuszczane i znów karmione tu. I zawsze robię tak samo i parę lat.
zdaję to egzamin, dlatego ani nie mam klapy u samic, tylko po prostu wylodzę, tylko stamtąd wypuszczam z wojlerki i nic więcej. Tak jest. Także omówiliśmy sobie, jak to wygląda. Teraz dla tych zainteresowanych, którzy chcą, zaprezentujemy gołębie, które znajdą się na aukcji. Będą to młode, późne gołębie wyhodowane z gołębi lotowych. Tak, tak jest. Po najlepszych prawie po lotnikach. Po najlepszych lotnikach, dokładnie. Tylko po najlepszych, bo po innych tam nie będę dawał. Tylko po najlepszych, tam 10, 11 sztuk wybrałem i te gołębie będą przeznaczone na aukcję. Dokładnie. Także my zaprezentujemy kilka z tych gołębi. Zresztą wszystkie zdjęcia, każdy gołąb będzie miał naturalne zdjęcie, na stronie będzie można zobaczyć. Rodowód będzie do wglądu. Tak, oczywiście. Tak jest. Także idziemy, prezentujemy młode. Teraz przejdziemy do prezentacji aukcji. Zaczniemy sobie od pierwszego gołębia. Kolor wskazuje na to, że wyjąłeś pierwszego do prezentacji po tej samicy, która ma 30 w H. Dokładnie, dokładnie. To nie jest, pomyliłem się. To jest po tej samicce. Kolor pasuje, ciemny. Zaczniemy od jego numeru. Ciemny. Numer 101-94. 0456. Tak jest. No, jak widać, to jest po tej ciemnej, która miała w tym roku 13. Ojcem tego młodego jest samiec z Dejfał, lotowany. Jego brat w tym roku w Niemczech, trzy razy jako roczny, trzy razy pierwszy na oddział i najlepszy rocznym oddziale. Siostra od tego, druga najlepsza roczna w oddziale. Od ojca ze strony. Matka, no to już nie będę przedstawiał, bo już mówiłem na prezentacji tej ciemnej. Tak. To po prostu są gołębie na każdy dystans. Bardzo szybkie gołębie, nie tylko u mnie, bo i u kolegi, które w tym roku same 13-13 dwuletni. Myślę, że to jest gołąb godny uwagi. Pokażemy jeszcze skrzydełko. Z tej strony akurat, gdzie będzie zdjęcie obrączka, nie będzie widać to białego pióra. Białego pióra nie będzie widać. No. Ale żeby ktoś się nie zaskoczył, to ma wszystko nagrane. Wszystko jest. Także to jest pierwszy gołąb. No, teraz jest. Zaprezentujemy gołębia numer 2. Teraz zaprezentujemy gołębia o numerze 101-92. Akurat trochę. 101-92. Tak jest. 456. Jest to młody po tej niebieskiej, która miała 9 z rzędu w setce, 13 konkursów, co z tego ostatniego, ale tylko zapieprzyła, że tak powiem. Gdyby tam siadła, obojętnie jaki konkurs, prawdopodobnie najlepszy lotnik okręgu by był. No ale nie jest. Tak jest. No, a ojcem tego młodego jest samiec już z 18 roku. W tym roku już go wycofałem, teraz po sezonie wycofałem go do rozpodzi, już w rozpodzie tam siedzi. No, czyli będzie musiała zmienić partnera. Będzie musiała niestety zmienić partnera, ale te dwuletnia młoda samica, myślę, da radę. Jeszcze nie jest chyba aż tak przywiązana po roku. Tak jest. Ona też ma fajny wynik w kategorii H. Tak, 50 tam miała, 50 miała. No. Tak. No i to jest. Zaprezentujemy jeszcze młodego, pokażemy jego skrzydło. Gołąb o numerze 101-97. Już pokażemy. Kolejny, który będzie na aukcji. Tak jest. I to jest po tym samcu, co prezentowaliśmy. I samiczka to jest siostra od tej szali, co trzecim lotnikiem oddziału była. Z tego samego roku siostra też szali. Jak widać, młody szali. To są gołębie ogólnie na każdy dystans. Kolory mają wyjątkowo ładne. Bardzo mi się takie szali podobają. No, skrzydło dosyć mocno trzyma już. Tak jest. I to jest po tej siostrze, mówisz, tej, którą prezentowaliśmy? To jest po tej siostrze, którą prezentowaliśmy, no i to tak samo jest siostra od tej, co była najlepszym lotnikiem oddziału Prudnik, nie? Tak jest. No, no a z drugiej strony to jest, mówię, sam z tego mojej linii z Desmeta, to coś, linia ponoć jeszcze jest, to po prostu był taki przypadek, że w Niemczech samochód potrącił gołębia, tam wujek, gdzie tam z kim lotował, nie miał rozpodu, to mi go posłał. No i z tego gołębia później tam się dodzwonił do właściciela, posłał rodowód. Jakaś tam już siódma woda po kisielu, tam z Desmeta coś, ale gołębie niesamowite na każdy dystans i dużo konkursów, to nie jest, że 5-6 konkursów w sezonie, to są gołębie, które są w stanie komplety robić. I też tak parę już takich gołębi miałem z tej linii.
gołąb o numerze 91-96 0456 23 rok. Tak jest. No to znów jest dziecko od tej pstrej. Znów ta linia z tych desmetów, co przedtem była. No super lotniczka, babcia jej to była u mnie fenomenalny gołąb, którego niestety w tym roku, kurczę, z maratonu zgubiłem. No niestety miała iść do rozpodu, po tym sezonie miała już obiecano rozpód, no ale maraton jak maraton. Nie, ale ja ci powiem, że jak się tak obiecuje właśnie, to się to no, czasem źle kończy. Nie ma tego gołębia, a ojciec od tej samiczki już przestał płodzić mi. Aha. Jeszcze w rozpodzie, ale tylko z sentymentu jest tam, ale no a ojcem tego gołębia to znów jest ta linia na krótki i średni dystans tych Iwanów. A, wiem. Super u mnie lecą i to jest tej samiczki z Iwan razy tam jest wnuk brata Tornado od Pawła Mendresa. No. I to taki młody wyszedł. Tu przestawię następnego gołębia o numerze 102-00. 0456. Numer ma fajny. Numer fajny. No. I to jest pod tej samicce nakrapianej, co mówiłem, że samiec w domu cały czas ma tego samca. No, super samiczka, bardzo szybka. Na każdy dystans też. I z maratonu umi siąść, i ze 100 km umi siąść. Szybkie konkursy tam w Rodowodzie, nawet są od niej konkursy wypisane. Też chyba 2 lata rzędu, już 10 ma u mnie. No i gołąb co loty typowane do GMP u mnie. I do intermistrzostwa niekiedy też. Różnie to jest, wiadomo, od lotu później zależy do intermistrzostwa, który gołębie się typuje. Tam tylko 5 idzie wybrać. Tak. No. Zaprezentujemy jeszcze, jak on wygląda, ten młody. Jeszcze skrzydło pokażemy właśnie. Może nam się jeszcze pokaże, bo tak bardzo głowę zabierał. O, może tak. No, teraz ładnie. Także to jest ostatni z gołąb z tych prezentowanych. Reszta będzie widoczna na aukcji. Tak jak mówię, u nas zdjęcia są naturalne. My zdjęć nie modelujemy. Nie ma zdjęć z szablonu, także każdy będzie mógł sobie zobaczyć, jak wygląda. Zresztą widać po tych młodych, że są w dobrym stanie, w bardzo dobrym stanie, prezentują się fajnie. No, pogoda fajna, ciepła, karmę mają dobro, rosną. Tak jest. Także dzisiejszy materiał na tym sobie zakończymy. Dziękuję bardzo za miłą rozmowę. Dziękuję również, Radek. Myślę, że powoli zaczynamy udowadniać, że młodych hodowców w naszym sporcie też jest kilku. Myślę, że więcej niż kilku. Warto ich pokazywać, bo to jest naprawdę jakby kolejny sukces, który osiągnąłeś, no już drugi rok z rzędu. Drugi rok z rzędu, no. Także jest się czym pochwalić. Hodowlę prowadzisz, widać, że sprawia ci to dużą przyjemność, bo odkąd jakby przyjechałem, rozmawialiśmy, to no to po prostu rozmowa cały czas się ciągnęła, cały czas był temat. No oczywiście, także o gołębia jest co gadać, no tak, a my w pracy na Zyczech, to jak siedzimy kurę w robocie, to idzie cały tydzień gadać. No i to się dyskutuje na temat różnych, czy w czasie sezonu, gdzie tu się błąd popełniło, gdzie tu się błąd popełniło. Ale to fajnie, bo jak wiesz, jedziesz do pracy, to masz z tyłu głowy, że atmosfera będzie fajna, bo się o gołębiach pogada. Ale później ten czwarty, jak usłyszę, że poniedziałek, to już ani mi się do roboty nie chce, tylko gołębia, po locie szczególnie. No chyba, że jest lot udany, to można jechać i można się pochwalić. No ale to choć to udane, ale jak ktoś nie interesuje się gołębiami jako czwarty i ma słuchać cały dzień o gołębiach, to nie bardzo, nie? Ty mówisz z perspektywy tego, który się nie interesuje. Dokładnie. No tak. No. Patryk, ja tobie na sam koniec chciałbym życzyć, jak to powiedzieć, bo w tamtym roku czwarte miejsce okręgu. W tym roku dwa razy czwarte miejsce okręgu. Ja ci życzę w końcu kolejnego jakby kroku naprzód, podium okręgu. Myślę, że jakby jeden sezon za drugim widać poprawę, także i poprawa przyjdzie na tych listach okręgowych. No liczę na to, będę mocno pracował na to, bo tylko praca, to nie, że wynik przychodzi sam, tylko ciężka praca, trzeba się albo jeszcze bardziej przyłożyć,
jakieś błędy wyeliminować i może przyjdzie to, co trzeba. I tym miłym akcentem sobie zakończymy. Pozdrawiamy wszystkich hodowców i życzymy dobrego lotu. Dziękuję, pozdrawiam, dobry lot.